poniedziałek 28 października w historycznych murach Zamku Książ odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji realizowanych na terenie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Wielkopolski. W wydarzeniu udział wzięli przedsiębiorcy i przedstawiciele rządu na czele z wiceministrem rozwoju i technologii Jackiem Tomczakiem, a także zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park oraz samorządowcy z regionów objętych planowanymi inwestycjami. Dzisiejsza uroczystość to najlepszy dowód na to, że innowacyjne myślenie, zaangażowanie szczególnych przedsiębiorców, kreatywność, odwaga daje oczekiwane efekty. Dzisiaj 8 przedsiębiorców, 8 firm innowacyjnych, które tworzą zarówno kapitał ludzki, jak i łańcuchy dostaw, które doskonale współpracują zarówno z instytucjami, z otoczeniem biznesu, jak i także samorządami, otrzymają decyzję o wsparciu, czyli produkt strefy inwestycji, polskiej strefy inwestycji, pomoc publiczną. I w tym zakresie z tego miejsca wszystkim przedsiębiorcom serdecznie gratuluję. Cieszyłem bardzo, że mam okazję po raz pierwszy jako minister odwiedzić jedną z wiodących stref ekonomicznych w Polsce. Strefy już ponad 30 lat odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym naszego kraju. Tworzą optymalne warunki rozwoju dla firm chcących inwestować w Polsce. Decyzje o wsparciu, które dzisiaj wręczymy, opływają łącznie na 387 152 362 zł. Obejmują one zarówno przedsiębiorstwa polskie, jak i zagraniczne o różnych sektorach gospodarki. Zaplanowanie nowych obiektów, przebudowę budynku oraz zakupie środków trwałych wspomagających proces produkcji. Działalność firmy związana jest z produkcją opadów. Firma jest jedynym producentem w kraju opakowań do maszynowego pakowania, szklanek, kółek, fiolek, do przemysłu farmaceutycznego. Przez kilkadziesiąt lat właściwie, biorąc pod uwagę jeszcze poprzednie przepisy dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz polską strefę inwestycji, która weszła jak gdyby obejmując swoim terenem od roku 2018 teren całej Polski. Wydaje mi się, że ten projekt się ciągle sprawdza. Mamy bardzo dużo wniosków, zapytań i wniosków. Procedujemy wiele procesów dotyczących wydawania decyzji o wsparciu, czyli krótko mówiąc przyznania pomocy publicznej na przedsięwzięcia o charakterze zakupu nieruchomości, środków trwałych, maszyn, innowacyjności, badania i rozwoju na obszarze trzech województw: Dolny Śląsk, Wielkopolska i Opolskie. Wielu przedsiębiorców uzyskało decyzję o wsparciu w czołowej, jednej z najważniejszych stref ekonomicznych, w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej. Każda taka inwestycja niezwykle cieszy, pokazuje, że polska gospodarka się rozwija, a polskie i zagraniczne firmy chcą tutaj inwestować, czego efektem będą nowe zakłady pracy, nowe miejsca pracy, często miejsca wysoko wyspecjalizowane, których bardzo potrzebuje polska gospodarka. Mamy dzisiaj na sali przedstawicieli przemysłu spożywczego, budowlanego, wydobycia kruszyw, opakowań oraz budowy precyzyjnych narzędzi, które są wykorzystywane w telekomunikacji, energetyce, AGD czy AUFER. Z tego miejsca jeszcze raz gratulując Państwu, już dzisiaj zachęcam do kolejnych inwestycji i reinwestycji.